Bez Tajemnic, Podcast. Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Jan, kinomaniak, humanista i były fanatyk religijny. Dzień dobry. Dzień dobry. Janie, nie będę mówił takich prozaicznych kwestii, że zawsze chciałem porozmawiać ze sobą, która można powiedzieć, że była bardzo mocno zakorzeniona w jakiejkolwiek wierze. Ale samo określenie swojej osoby mianem fanatyk religijny jest bardzo, bardzo mocne. Powiedz mi, czy naprawdę byłeś tak niesamowicie w środku, byś mógł o sobie właśnie z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak byłem fanatykiem religijnym? Myślę, że tak byłem fanatykiem religijnym, bo Spełniałem wszystkie kryteria definicji fanatyka. Nie określałem się w ogóle tak, raczej, raczej po prostu zasłaniałem się, że zasłaniałem się faktem, że religijni fanatycy są szkodliwi, są niebezpieczni. Ja sobie nie przypisywałem tych cech, dlatego hmm. nawet nie, nie znając definicji religijnego fanatyka. Uważałem, że po prostu jestem osobą głęboko wierzącą i no akurat miałem to szczęście, że wierzę w prawdę. Więc, więc nie, nie byłem tego świadomy, ale teraz po czasie tak, byłem religijnym fanatykiem. A co to znaczy, że bo te rozmowy, które są realizowane w tym podcaście, nie są w żaden sposób moderowane. Mhm. To co mówisz, na to chciałbym się momentalnie odnosić. Użyłeś słowa, że wierzy... na szczęście wierzyłem w prawdę. Mm -hmm. To jest jakoś powielany schemat, Ten, to sformułowanie, na szczęście wierzyłem w prawdę. Czy dalej wierzysz, że w to, co wierzyłeś, było prawdą? Nie, nie, to jest, to jest po prostu e, ironia, tak, że po prostu e, powiedziałem, e, opisałem stan, w jakim się wtedy znajdowałem, tak? Czyli no, pomimo tego, że. Jest tyle wierzeń, tyle religii, to mhm. poczucie po prostu e, tego, że, że, że to jest to, akurat w co wierzę, mhm. było pełne. Okay. To brzmi jak absurd, ale tak było. Poczucie tego, że akurat ja natrafiłem naprawdę i, i, i została mi po prostu tak na tacy podana, to, to było pełne poczucie. Okej. Okay. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo ja z Twoją historią bardzo mocno się zaprzyjaźniłem, opowiedz nam, tak naprawdę, jakiego byłeś wyznania w głównej mierze, bo wiem, że meandrowałeś w swoich tak. religiach. Co to było? To był protestantyzm, który jest, powiedzmy, drzewem z ogromną ilością zarówno korzeni, jak i gałęzi. Mhm. I głównie byłem baptystą. Baptyzm. Baptystom, czyli takim bardzo rozsądnym protestantem? No, baptyzm, z, z tego co, co wiem, chyba mocny nacisk kładzie na indywidualizm. Tak. Więc dlaczego akurat baptyzm? Rodzina, Twoje wyznania, Twoja osobowość, Twój charakter? Myślę, że rodzina, ponieważ byłem jeszcze chłopcem, jak trafiliśmy do kościoła baptystów. Ale później, już w samodzielnym, dorosłym wieku, po prostu mając młodość, mając wachlarz możliwości, baptyzm to było to, co, co było po prostu moją główną treścią życia, nie? Jakaś służba w tym kościele. Były później różne odłamy samego baptyzmu. Mhm. Bardziej później poszedłem w taki skrajny konserwatyzm, ale już po prostu jako dorosły, samodzielny człowiek, dobre parę lat. W najlepszych latach swojego życia po prostu spędziłem w kościele chrześcijan baptystów. Okej. Okay. W Polsce, no bez wątpienia, największą gałęzią chrześcijaństwa jest katolicyzm. Mhm. To wydaje mi się, że każdy z nas wie. Protestantyzm w naszym kraju nie jest zbytnio popularny. Kiedy wybierzemy się na zachód, to wtedy mamy ten tak. pełny wymiar. Tego odłamu chrześcijaństwa. Jak ten kościół wygląda od środka w Polsce, protestantyzm? Od środka w Polsce on wygląda e, bardzo dynamicznie, mhm. ponieważ e, po upadku komuny w Polsce, e, to jest kościół, który rośnie w siłę. Nadal się o tym nie mówi, nadal to jest temat e, taki bardzo niepopularny, ale to jest kościół, który rośnie w siłę. I tak powiedzmy. Po upadku komuny był, powiedzmy, taki kościół jeden czy dwa na, na jakieś większe miasto. Często, często, mieścił się, często mieścił się taki kościół w jakiejś kaplicy. Wyglądał bardzo tradycyjnie. Jak mniejszość religijna, ale nie, nie jak sekta. Chociaż też tak był postrzegany kiedyś. Natomiast teraz, teraz, teraz mamy. Wzroku na rok nawet, bo zmiany są bardzo dynamiczne. Coraz więcej tych kościołów bywa także po 10-15 w, w jednym większym mieście w Polsce. To można na przykład sobie sprawdzić po lokalizacjach na mapach Google, mhm. gdzie można sobie wybrać jakieś większe miasto w Polsce, wpisać hasło Kościół, Baptystów, no i wtedy wychodzi bardzo dużo czerwonych kropeczek, czego nie było nigdy wcześniej w Polsce. Nie? I to są kościoły, które bardzo różnią się między sobą. Niekoniecznie konkurują, ale mają różne, różne trendy po prostu. Te trendy biorą się zarówno z tego, jakie osobiste przekonania mają członkowie mhm. takiego zboru. My mówimy, że to są zbory. Nie, nie mówimy, że, tak. że miejsce to jest z kościół. I te trendy biorą się również z zachodu. Po prostu nie. No bo chyba kolebką w ogóle, choć nie, kolebką protestantyzmu to na pewno nie są Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone bardzo mocno wpływają na ten odłam chrześcijański. Tak, tak. tak. Stany Zjednoczone to jest potęga gospodarcza. Eee, wiele ludzi z do, dobrym, otwartym sercem w Stanach. Finansuje po prostu powstawanie takich kościołów w Europie Wschodniej, tak? Dla nich, czyli po prostu u nas. Okay. Ale ty, I nie to, tylko. To, 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 co chciałem Ciebie zapytać, mówiąc o tym, abyś scharakteryzował nam to wyznanie i ludzi, którzy uczestniczyli w Waszych spotkaniach, to jacy oni tak naprawdę byli? Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z osobą, która była, byłą która była wyznania, była świadkiem Jehowy. I tamto spotkanie bardzo mocno na mnie zrobiło wrażenie pod tym kątem, co tam się działo. Oczywiście mm -hmm. mówimy o stronie, mm -hmm. stronie negatywnej. Czy słuchając tego, mogłeś mieć wrażenie, że to było mniej więcej do siebie podobne? Tak, bo na przykład, jeżeli powiedziałbym ci, że my opieramy się tylko na Biblii. Prawdopodobnie miałbyś déjà vu w tym momencie, albo że Bóg jest dla nas najważniejszy. Również, y, że nie uznajemy autorytetu papieża. Y, tak, tu dużo, dużo jest kwestii, kwestii podobnych, ale... Tylko czy to y, y, moja rozmówczyni mówiła, że to jest mhm. sekta i, to, i, i jej zdania były bardzo mocne. Czy ty też mógłbyś powiedzieć, że to była sekta, czy to raczej jest coś mniejszego? To jest coś mniejszego. Pomimo tego, że protestantów jest mniej niż świadków jehowych, w Polsce przynajmniej, to nie, nie, każdy, nie każdy zbór, nie każda lokalizacja działa jak sekta. Zdarzają się, ale ogólnie opinie są podzielone. Myślę, że, że niektóre miejsca mają bardzo dużo oznak sekty, niektóre... Robią wszystko, żeby nie mieć. Ciężko jest właściwie zachować taką sztywną doktrynę i wszystkie przekazania co do właśnie prowadzenia takiego zboru i gdzieś nie, nie uniknąć wszystkich właśnie syndromów, sekty, ponieważ darzenie ludzi na początku miłością, właśnie skłanianie, żeby ludzie zostali, przekonywanie o korzyściach. No gdzieś mimochodem właśnie takie, takie cechy można, można mieć wrażenie takich cech, ale, ale protestanci robią wszystko, żeby, żeby, nie mieć tego, tego czarnego PR-u, żeby nie być sektą, mm -hmm. nie? No nie, no bo tak jak mówię, ludzie, w, w wyznania, którzy są świadkami Jehowy, oni w Polsce negatywnie się kojarzą, na pewno. Natomiast osoby, które są wyznania protestanckiego, Wcale źle się w Polsce, mam wrażenie, że nie kojarzą. Opowiedz nam o swoich negatywnych wrażeniach w byciu protestantem. Tak, nie, ko nie kojarzą się nie kojarzą się źle. No właśnie, bo też ludzie nie, nie przypominają jakichś właśnie manipulatorów, takich ludzi, którzy po prostu na pierwszy rzut oka próbują wziąć twoje życie i zrobić z nim, co chcą. I osobowość ludzi, którzy prowadzą takie zbory, czy współtworzą, nie, nie przypomina w ogóle mrużącej krew w żyłach doktryny, czyli takie tego, mhm. e, tego filaru, na którym jest, jest osadzony protestantyzm. E, to, są ludzie, to są ludzie ciepli, serdeczni, ale za tym skrywa się, no właśnie, no właśnie to, co się skrywa. To, co, to co głoszą. Mhm. E, to, jest, to jest wiara w Boga Trójnego. Który posłał swojego syna na świat, aby, aby nas zbawił. Mhm. Często niektórym ludziom jest ciężko wytłumaczyć, o co, czy to jest ten sam Bóg, co, mhm. co w katolicyzmie, czy to jest inny Bóg. Otóż to jest, to jest Bóg, który jest bardzo surowym Bogiem. Surowym. Bardzo surowym. Różne wrażliwości, różne podejścia ludzi reagują inaczej na na, na, doktrynę tego Boga, na to, na to, co protestantyzm interpretuje według Biblii, kim, kim, jest ta postać, ten Bóg. W każdym razie myślę, że nie ma bardziej surowego Boga, niż Bóg chrześcijański w ujęciu protestantyzmu i Bóg islamski, Allah. Mhm. A w czym się opiera jego, jego surowość? Na czym? kali ludzi potępionych do ludzi zbawionych i w nadziei, jaką można, jaką można mieć. W, w protestantyzmie masz krótkie życie w, w tym wyznaniu, które możesz wykorzystać na to, żeby, no właśnie, czy to jest takie proste, przyjąć darmowy dar łaski, zbawienia i całe, całą wieczność, czyli to, co tak naprawdę ma znaczenie, bo czym jest to chwilowe życie, bo nawet jeżeli dożyjemy podeszłego wieku, tak? To czym to jest w obliczu całej wieczności, które polega na dychotomii mhm. piekła i nieba? Nie ma czyśćca. nie ma nadziei, nie ma ludzi, którzy są w połowie, w połowie. Nie ma ludzi, którzy mają dobro w sercu. Wszyscy są źli. Wszyscy zgrzeszyli. Mhm. Czyli co? Czyli dobrze to rozumiemy, że jest to bardzo zerojedynkowe wyznanie, że albo Pójdziesz do nieba albo do piekła, i. Cześć? Tak. Jest, to, jest to absolutnie zero wyznanie, gdzie panuje taka skrajna dychotomia, gdzie albo jest się człowiekiem zbawionym, nowonarodzonym, co dla wielu jest pięknym doświadczeniem, nową nadzieją, i po prostu nowym życiem, które się zaczyna teraz i trwa chę, aż po całe wieki i jest szczęśliwe, dobre, wspaniałe i piękne. Tam, tam nie ma miejsca na nic złego. Tam nie ma miejsca na na coś, co jest, co jest negatywne z góry do dołu. A ty, Ale... jak byłeś protestantem, to mógłbyś się sobie powiedzieć właśnie, że byłeś po tej dobrej stronie w 100%? procentach? Tak. Ja, ja coś takiego, powiedzmy, wierzyłem, że to przeżyłem mhm. i bardzo... Jakby powodowało to duże. Du, dużą radość z jednej strony, mhm. ale z drugiej strony bardzo duże poczucie odmienności. Tak? I w, jak, w jakich aspektach się to przejawiało? No bo ja jestem człowiekiem zbawionym, który będzie żył wiecznie w raju, mhm. będzie ucztował, będzie wielbił Boga, no i cała reszta moich rówieśników to są ci ludzie, których życie nie ma znaczenia, których życie jest tylko tu i teraz, którzy po prostu marnują się dla, jakich, dla, dla jakichś chwilowych przyjemności, dla hedonizmu. No i życie no, ostatecznie obróci się w boży gniew, tak? który to będzie po wieki po prostu mm -hmm. gorał ogniem niegasnącym. Ale e teraz e dopiero pierwszy raz mija... Tak? Nie wiem ile dokładnie, nie mam stopera przed sobą, no załóżmy, że około 10 minut, to, to jest pierwszy raz, gdzie rzeczywiście poczułem, że ten fanatyzm religijny, o którym mówiłeś, to tymi słowami dało się go odczuć. Tak. Bo wcześniej, właśnie, właśnie teraz. Bo wcześniej o czym mówiliśmy? O Stanach, tak. Mhm. O, mog, mog, mogliśmy powiedzieć o gwiazdach, które się wychowywały w protestantyzmie, tak. Mhm. E, o, o tym, jak, jak ciekawe jest to zjawisko, tak. Że to są jednocześnie, że nawet sam baptyzm, nie protestantyzm, ale sam baptyzm to jest jednocześnie, e, to są na przykład anabaptyści, czyli purytanie, którzy mierzą sobie długość rękawów, tak, żeby nie, żeby ten rękaw nie był zbyt krótki. U kobiet długość y, sukni, tak, czy, czy, zakrywa kostki ta suknia. Mhm. I jednocześnie to są wielkie kościoły, które robią muzę, gdzie, gdzie jest Justin Bieber, tak, gdzie jest Kanye mhm. West. Y, to jest, to jest tak szerokie, tak szerokie i tak y, znakomicie interesujące zjawisko, takie tak, tak znakomite, mhm. po prostu raj Luna Park dla, dla antropologa kultury, dla religioznawcy. Y, bardzo, bardzo pozytywna rozmowa na początek. No i właśnie, do czego to się sprowadza? No nie no, to jak teraz zabrzmiałeś, to że tak naprawdę nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, ale słuchając tego przez chwilę, to w tamtej chwili bym powiedział, że jesteś osobą, która się wywyższa. Tak, tak. Co wtedy I dla mnie nie, nie, e, nie istniał w taki sposób, to istniał w sposób taki, że ja jestem jak. Każdy z tych złych ludzi, nikt nie ma w sobie dobra, nie ma, nie ma żadnej wysepki dobroci w żadnym sercu ludzkim. Wszyscy po prostu odziedziczyli po Adamie y, grzech mhm. i to jest jedyne, co nas definiuje. Dlatego ja to doświadczyłem z łaski, tak? Więc ja się nie wywyższam, bo to nie jest moja zasługa. No ale tak się złożyło, że akurat ja tej łaski doświadczyłem, więc mhm. ja jestem tą jedynką, tak, wśród tych zer. Ale, zobacz, ale to nie jest, jest moja zasługa. Jasne, ale zobacz, jakie to jest strasznie obrazoburcze, że. Przecież to, co Jezus powiedział, wszyscy jesteście równi, wszyscy dostąpicie łaski zbawienia, jeżeli będziecie dobrymi ludźmi, ale jeżeli takie działanie w głowie, tu, tobie, w Twojej osobie się wytworzyło, że Ty być może nie miałeś poczucia, że się wywyższasz, ale myślę, że dla osób, którzy na pewno nas słuchają, i dla tych, którzy byli wokół Ciebie, to mieli mogli mieć takie wrażenie. Zobacz, jakie to jest, jaki dziwny dysonans się tworzy. Niby, że jesteś dobry, ale tak naprawdę wywyższasz się i mówisz, że ja dostąpię, ale wy nie. Nie ma pomiędzy tymi pewnej korelacji, która uważam, że w tej religii powinna być. Więc to jest na pewno jakiś fanatyzm. Tak, tak. Ale wiesz, tu wkracza ewangelizacja, tak? Mhm. Ja, ja mam pewność zbawienia, ty na pewno nie jesteś zbawiony, ale ja, zobacz, ja się tym dzielę. Więc Ewangelizacja to jest ten moment, kiedy ja mogę zrównać się z innymi, tak? Ja nie zasłużyłem, ale mam i ty też możesz. I spiesz się, bo życie jest krótkie. No i to są właśnie te to takie teksty, które najczęściej się, się pojawiają, ale to, co teraz mówisz, to jest, jak dla mnie przynajmniej, tłumaczenie swoich wyborów. A wydaje mi się, że w religii, która opiera się tylko na prawdzie która rzeczywiście jest w 100% zbawiona. Nie powinno być czegoś takiego, że ktoś się tłumaczy, tylko jego czyny powinny tłumaczyć jego osobę. A tutaj w tym przypadku, jak dla mnie jest to, jest to negatywne, dobrze, że o tym rozmawiamy. Tutaj przede wszystkim twoje wierzenia określają Twoją osobę. Mhm. To czy ty przyjmiesz, czy odrzucisz? Czy będziesz zatwardziały, czy będziesz pokorny, tak? No przede wszystkim chodzi o to, żeby się przyznać: Jestem zły, jestem zły. Jestem grzeszny, zbłądziłem, nie mam w sobie pokory, nie mam w sobie Bożej chwały, tak? Jeden, z, jeden ze sloganów. Do jakiego momentu w Twoim życiu to trwało? Ile miałeś lat, kiedy postanowiłeś porzucić? Bo chcę mniej więcej scharakteryzować następne pytanie, by móc się do tego odnieść. Wiesz co? We mnie myśl taka, żeby, żeby szukać Boga, poszukiwać go. I nawet jeżeli go nie znajdę, tak, to poszukiwać go na zasadzie, jak Augustyn mówi, że ja nie wiem, kim on jest, mogę wiedzieć, kim on nie jest, nie? Mhm. Mogę na przykład poszukiwać go, wiedząc, że jest miłością, nie jest nienawiścią i szukać go we wszystkim. Ale opuścić protestantyzm, nie być jakby, w, mhm. nie, nie, nie należeć do, do wyznania. I to miało miejsce w dwu, 2021 roku. Miałem to wtedy 24 niedawno. lata. Bardzo niedawno. To bardzo niedawno. Mhm. Aha, no to okej. Okay. To w takim razie jak wyglądało twoje życie na początku? Scharakteryzujmy, jak byłeś młodszym człowiekiem, przykład w czasie licealnym. Miałeś dużo znajomych? Czy ta religia ograniczała Tobie koncepcje? Całkowicie ograniczała. Miałem, miałem znajomych wewnątrz, wewnątrz, no nie tylko zboru, wewnątrz denominacji, może tak. Mhm. A co w szkole byłeś postrzegany jako kto? Czy ty nie chciałeś się z nimi zadawać, bo oni nie byli i nie dostąpią łaski zbawienia według ciebie ówcześnie? Czy oni nie chcieli się z tobą zadawać? Wiesz co, to, to było różnie. To było, to było tak, że ja przez pewien czas e, wstydziłem się bycia, bycia odmiencem do pewnego po prostu przełomowego momentu, nie? kiedy... Kiedy właśnie słyszałem takie, takie kazanie na, na jakiejś konferencji o tym, jaki jest Bóg, że to nie jest ta, tatuś, do którego się przychodzi z problemami, tak, że to jest sędzia, że, że czeka nas sąd, że po prostu aniołowie, jak zadmą w te trąby i ten koniec świata, który nadejdzie, że to się może stać jutro, to się może stać teraz. Mhm. Ta, Także po prostu chłonąc chłonąć taką naukę zmieniłem się bardzo w kogoś, kto postanowił się zaangażować. To był 2014 rok. I od tamtego czasu przestałem się, przestałem się ukrywać może z tą odmi odmi odmiennością. A dlaczego nazywasz to odmiennością? Dlatego, że człowiek, który jest w kościele, tym prawdziwym, mhm. czyli w kościele Jezusa Chrystusa, ale w tym prawdziwym tak? kościele Jezusa Chrystusa, tak, mhm. bo, bo jest ich trochę, i jest tylko i ten jest prawdziwy. Tak, ten, ten gdzie. Yy, tam, gdzie, byłeś. gdzie wiara jest yy, zamanifestowana we właściwy sposób. Czyli akurat yy, no. tam, gdzie byłem. Tam. Okay. To, to kolejny. To, dowód to, okay. to czyni mnie człowiekiem, który nie należy do tego świata. Mhm. Który nie jest tego świata, który jest co najwyżej ambasadorem Bożego Królestwa na tym świecie. Prawdopodobnie znowu masz drzewi, mhm. Natomiast. Yy, to cały czas było w stół głowy, nie? Że ja, ja tutaj nie należę, ja nie jestem z tych, ja jestem inaczej, wycho wy inaczej wychowywany, mm -hmm. e, moja przyszłość będzie inna, jestem innego wyznania, to było któreś z kolei, tak? Jestem któregoś wyznania, czyli mm -hmm. to, co wydaje się być jedną różnicą, jest tak naprawdę którąś, powiedzmy, z, z kolei mm -hmm. kwestią. I e, i to, 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 to można piętrzyć, tak? Bo ja będę dorastał, moja, moja droga szybciej pójdzie w inną stronę. Ja muszę wcześniej wziąć ślub. Ja nie mogę randkować. Ja nie mogę mieć różnych dziewczyn. Ja muszę się określić szybko jako, jako ktoś, kto, kto jest dojrzały, kto jest godny tego, żeby, żeby się nazywać sługą Chrystusa, tak? Ja nie mogę jakby być w tyle w swoim wieku. A czy miałeś takie poczucie, w momencie, kiedy byłeś bardzo mocno osadzony w tej, w tej wierze, że ludzie, z którymi się zadawałeś, nie byli godni, by się z tobą zadawać? Wiesz co, nie, nie. Raczek... Aż tak nie? Aż tak nie. nie. Nie, żeby się ze mną zadawać. Ja nigdy się nie czułem od nikogo lepszy, jako, jako człowiek, jako uczeń, jako, jako chłopak, jako ktoś, kto po prostu jest... E... Jest w jakiejś grupie wiekowej, czy później jako pracownik. Nie? I nigdy się nie czułem lepszym pracownikiem, lepszym uczniem, lepszym, lepszym człowiekiem, mm -hmm. ale już ta godność odnosiła się do tego, czy mogę być w kościele, czy mogę się uznawać za osobę właśnie zbawioną, nie? że już tam jakieś. Musisz być jakby. Mm -hmm. Musisz być częścią, nie? Musisz być wtajemniczony. Ale miałeś w sobie. Takie poczucie hierarchii, z kim chcesz się zadawać, bo wydaje mi się, z tego co na razie mówisz, że na pewno wolałbyś, i nie mówię, że z kimś masz lepszy kontakt, czy macie wspólne zainteresowania, typu ty jesteś nie wiem, fanem Arsenalu i ktoś też jest fanem mm -hmm. Arsenalu, dlatego złapaliście wspólny kontakt, bo macie te same zainteresowania. Tylko wydaje mi się, że. Ty wolałeś w swoim życiu spędzać czas z osobami, które są też w tej wierze, mhm. bo możesz się, nie wiem, czegoś od nich może nauczyć, albo bardziej jeszcze siebie wynieść, aniżeli z osobami, które w ogóle nie mają styczności z tą wiarą. Wiesz, co to, to mm, miało na pewno swoje korzenie w, w despotycznym wychowaniu, nie? Coś co, coś, co jest zakorzenione po prostu, żeby skorupka nasiąkła. Yy. Ale despotyczne wychowanie. Odcinanie, rodzinie? tak, A, odcinanie po prostu kontaktów z osobami yy, niewierzącymi, nie, albo, albo, po prostu nie, no właśnie, jak to, jak to, ładnie powiedzieć, nigdy nie mówiliśmy niezbawionymi, potępionymi, tak, niewierzącymi, kroczącymi skupną drogą yy, ze świata, tak. Ale wcale to określenie, które użyłeś, na pewno w twojej głowie nie było pejoratywne, że oni są potępieni, prawda? Tylko to było... nie ja to interpretowałem bardzo... Jako potępienie, tak? tylko nie chciałeś im tego mówić w twarz. Tylko nie chciałem im tego mówić w twarz. No właśnie. Chciałem, żeby mój kościół wyglądał atrakcyjnie, żeby, żeby e, zainteresował kogoś, żeby wręcz chciałem, żeby, żebym sam sobie udowodnił, jak, jaki to jest skarb, nie? Po prostu sam sobie chciałem udowodnić, że mm, czu czując tam swoją tożsamość, to coś znaczy. To nie jest, powiedzmy, przymus. Trochę się oszukiwałem. Nie? Nigdy nie miałem, jakby, szansy, żeby wybrać tą drogę. Wychowałem się w tym i musiałem, jakby, wmówić sobie, że, że to jest coś wartościowego, nie? że to jest, że to jest coś, co, o czym może nie jeden by marzył. tak? No przecież no, życie, które się nie kończy, które Bóg z planem na życie, tak, Jezus jako przyjaciel, Bóg Ojciec, no to. Ko komu ja mogę zazdrościć ojca, tak? No, no tak. Komu ja mogę zazdrościć, nie <grym> wiem, marzeń? Powodu, no tak, nie? no? musiałem jakby tak się dowartościować po prostu, bo też nie mogłem zdecydować inaczej. Jestem tak wychowany, to tak jest. Nie mogę iść w inną stronę, tak, bo nie, nie jestem dorosłą osobą. I takie coś po prostu we mnie, we mnie narosło. Nie? Czyli mhm. poczucie, że. że... Może nie, że jestem kimś bardziej wartościowym, ale że to, co mam, jest tak wartościowe, że nie może być tak, że to jest coś, coś nie tak. Czyli patrząc na to takim surowym okiem, jak Bóg, w którego wierzyłeś, jest to religia, wyznanie, które mocno zakazuje czegokolwiek. Dobrze rozumiem? Zakazuje dużo. Zakazuje dużo. Wbrew nawet temu, co jest napisane, bo jest napisane, że wszystko mi wolno, nie wszystko jest pożyteczne, ale finalnie okazuje się, że, że nie, no nawet nie można się rozwieść, nie można się ponownie ożenić, nie wyjść za mąż, no po prostu czegoś nie można. To nie jest tak, że wszystko wolno. Mhm. No ale jakbyśmy mieli wrócić na sekundkę jeszcze do tego okresu młodzieńczego, mhm. to jak wyglądało u ciebie nawiązywanie e, relacji z innymi? Chciałeś w ogóle tego, czy bardzo chłodno? Ja chciałem. Ja się bałem. Ja się bałem tego, że moja odmienność wyjdzie na jaw. Nie, jeżeli ta relacja nie będzie chłodna. Bałem się tego, że, e, że ten terror, jak miałem w domu, ten despotyzm, mnie upokorzy. Jak przed... to się przejawiało. To, to się przejawiało tak, że, że mi czegoś nie było wolno, po prostu, co powiedzmy szesnastolatkom, no, nie, nie zakazywało się w naszej kulturze, nie? Co to takiego było? No, chociażby wyjście na noc horrorów, nie? Mhm. Horrory są oczywiście y, gatunkiem y, filmu ze świata. To nie jest film który ma wartości chrześcijańskie bądź jest chrześcijański, tak? Po co na coś takiego chodzić? Co to ma wspólnego z Bożym Królestwem? Co to wniesie do mojego życia? Nic. Te relacje, co, co są za ludzie? Czy oni piją piwo? No piją piwo. No to po co ci tacy ludzie w życiu? Mhm. Coś takiego. Masz, masz swoją grupę młodzieżową w kościele, masz pastora, masz kościół, masz po prostu. Całe Boże Królestwo do dyspozycji. Po co takie kłopoty robić? Po co gdzieś po prostu się szlajać po jakichś blokach z, z rówieśnikami. Nie? Czyli w ten sposób, że po prostu, jeżeli to nie miało jakiegokolwiek znamiona religijnego, to osoba, która ciebie wychowywała, mówiła, że nie pójdziesz tam. Bo jest to nonsensowne. Nie pójdę, bo jest to nonsensowne. Zdarzało się tak, że coś wynegocjowałem, ale to było takie. Na zasadzie takiego testu, no sprawdzimy, jak to się okaże, że coś głupiego zrobisz, no to nie licz na to, że, że to się powtórzy, nie? Czyli to musiałem, wiesz, nauczyć się negocjować, jakoś powiedzmy szukać szarości w czarno-białym świecie, nie? W czarno-białym z perspektywy. Tak? Jasne, ale to takie, no, no to, to bardzo despotyczne podejście i ten despotyzm, w którym byłeś wychowywany, on był, nie wiem... Sprokurowany religią? Co by wychowywała? Tak. Mama. Mama. Okay. Hmm. Bo ty jesteś osobą, która była wychowywana tylko przez jednego rodzica. Tak. Okay. Czyli twoja mama miała takie podejście, czy nie wypowiadamy się za innych, ale na tyle na ile możesz powiedzieć. To twoja mama była taka przez religię, w którą wierzyła? Na tyle, co mogę powiedzieć to tak: przez, przez religię, w którą wierzyła, miała swoją młodość. Wykorzystała ją, zdecydowała, że pójdzie w tą stronę, jaką jest e, świat protestancki. Mhm. E, I okej, okay, i to jest fajne, jak ktoś po prostu wybierze swoją, swoją drogę, nie? Ale ja miałem to narzucone w taki sposób, że, że życie nie polega na wybieraniu swojej drogi, życie polega na tym, żebym ja nie wybrał tej, która jest zgubna i poszedł do piekła. Nie? Mhm. W taki sposób. Jest to wszystko to, co mówisz, naprawdę. To no niesamowicie zero-jedynkowe, nie ma kompletnie żadnych uśrodków. Tak, nie ma. To jest całkowita dychotomia. Jakby też protestanci, często e, mówiąc, e, czym różni się ich wiara od katolickiej, zaczynają od tego, że e, właśnie zbawienie jest dychotomiczne. To się oczywiście w piękne słowa ubiera, tak jak pewność zbawienia, tego, że to jest raz, a dobrze, tak? Ale do czego to finalnie prowadzi? Nie ma, nie ma jakby tej drogi środka, tak? Nie ma człowieka, który popełnia błędy, jest dobry, gdzieś tam powiedzmy, ma taki swój dualizm. Jedyny dualizm, jaki istnieje, to jest dualizm chrześcijański, czyli już jedynkowy, gdzie ewentualnie człowiek może mieć jakieś tam pokusy takie ze świata, ale. Jakby już to jest w ramach tego, że duch święty człowieka prowadzi, i on, jak on chce, to wygra, nie? Dobrze. A powiedz mi, Janie, na temat tego, jak wyglądało Twoje życie dalsze? No, w wieku 18 lat, 19 załóżmy, czyli na pewno wtedy jeszcze byłeś bardzo mocnym fanatykiem. Tak. To jak wyglądało Twoje podejście do kobiet? Bo rozumiem, że gdzieś tam rodzinę chciałeś zakładać. Czy tak. bycie protestantem mhm. w tych zdarzeniach przeszkadza czy pomaga? Bycie protestantem pomaga w założeniu rodziny. To jest powiedzmy, to jest, to jest taki no, najlepszy awans założyć rodzinę w protestantyzmie, nie? To jest coś co, co, co jest statusem społecznym wewnątrz zboru, mhm. nie? Ale mogłeś się umawiać z dziewczynami? Czy to nie też jest? Nie, mogłem szukać żony, ale nie mogłem się umawiać z dziewczynami. No to jak chcesz znaleźć żonę, jak nie możesz się umawiać? No to jest jeden z paradoksów chrześcijańskich. Nie mogę mieć e, dziewczyny, z którą randkuję i to do niczego nie prowadzi. Nie mogę jakby poznać na tym, na czym ten świat polega, relacji w ogóle. E, tutaj mówię o damsko-męskiej, bo tylko takie oczywiście tam chodzą. Homoseksualizm tak. jest zakazany. Tak, pod groźbą... Piekła. Potępienia. Tak. Okej. Okay. Yy, więc muszę po prostu modlić się o żonę, zobaczyć, że to jest niewiasta, którą Bóg przede mną stawia, no i po prostu ją sobie pojąć za żonę. To Co, jest coś na, na, na model Habsburgów po prostu. No, że nie się, bo, bo mam takie prawo. Mhm. No Jestem dobrze. wierzący. I ona ma obowiązek też przed Bogiem wybrać mnie, a nie swojego, nie wiem, kolegę z liceum, który jest w świecie. No i tak to, tak to. A ona musi być Twojego wyznania? Ona musi być mojego wyznania. Nie tak. ma innej drogi. Cóż za pożytek, który bracia, kiedy ktoś miesza światło z ciemnością? Tak, taki człowiek się nie może podobać Bogu, który jest który jest częścią Królestwa Bożego, a miesza się z osobą, która jest ciemnością, która jest, która żyje w grzechu, tak, która się nie nawróciła, nie zna Boga, jest zbuntowana, prawdopodobnie tego Boga nienawidzi, no nie ma tego. Problem zaczyna się wtedy, jak po prostu nie ma kobiet, czy powiedzmy są single jednej płci, no to wtedy się zaczyna problem, wtedy trzeba jakby już kombinować. Nie wiem, ale cały czas mam wrażenie, słuchając ciebie, w ogóle kompletnie jestem zdziwiony tymi, tymi rzeczami, o których mówisz, i słowami, jakimi operujesz, że jest to religia, która wyznanie może bardziej, które niesamowicie się wywyższa. No nie wiem, no ciągle mam takie wrażenie. Zobaczymy, czy będzie ono nadal mhm. we mnie wzrastało, czy może dostąpi regresu. Ale powiedz mi jeszcze odnośnie tego, tego umawiania, czyli w jaki sposób masz znaleźć swoją żonę? No to się ładnie mówi, że niewiasta ma stanąć przede mną, tylko w jaki sposób? Wiesz, chrześcijanie, chrześcijanie ewangeliczni i ewangeliccy, czyli powiedzmy dwa takie główne filary tworzące protestantyzm, wierzą w Ducha Świętego, który nie jest energią, tylko jest osobą. Ta osoba może w jakiś taki sposób, to można porównać, nie wiem, do piątego zmysłu, może z tobą rozmawiać, może ci jakoś pouczyć. Jak masz wyrzuty sumienia, jesteś chrześcijaninem, Całkiem możliwe, że skojarzysz to po prostu z Duchem Świętym. Kiedy na przykład czujesz, że coś jest fajne, coś wibruje z tobą, coś jest po prostu, ma fajną energię, jesteś chrześcijaninem i to coś jest powiedzmy wartościowe, możesz właśnie myśleć, że, że Duch Święty tobie to mówi. I na takiej zasadzie trzeba po prostu modlić się. Moi rówieśnicy modlili się o swoje żony w wieku 12 lat 13. Tak, tak wcześnie? Tak. No dobra. I liczą po prostu na to, że ta żona się pojawi. Czyli po prostu jest to y, nieangażowanie swojej osoby bezpośrednio w nawiązywanie relacji z kobietami, tylko wyczekiwanie. Tak, gdzie tak. może się ona pojawi, może przyjdzie na tę samą mszę świętą, może przyjdzie do tego samego zboru, może spotkam ją na zakupach i będzie to piękny przypadek jak z filmu, ale nie ma mhm. Inicjatywy z Twojej strony, że poszukujesz, angażujesz się w to. Takich sytuacji nie było. To znaczy, to jest, to jest coś, co, e, co jest odradzane po prostu, co, co nie jest rekomendowane. Okay. E, I tak, właśnie, żeby ta osoba przyszła na nabożeństwo, żeby ta osoba pojawiła się gdzieś na jakiejś grupce biblijnej, e, posługuje się e, slangiem naszym, mm -hmm. nie? Ale to jeszcze, no, ja, jeszcze wyjaśnimy. E, i właśnie tak, tak to, tak to ma wyglądać. Mam, mam mieć taki cynk po prostu taki ząk od, od Ducha Świętego, nie? Że okay. to jest to jest może to. A kwestie seksualne mhm. są zakazane przed ślubem. Są zakazane przed ślubem. Radykalnie, radykalnie. A jakbyś uprawiał seks z kobietą, to wtedy już jesteś potępiony? Wtedy e, jestem potępiony, jeżeli nie opamiętam się z mojego grzechu, jeżeli nie powrócę, tak jak powiedzmy syn marnotrawny, tak, do domu ojca. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, bo mówimy tutaj po prostu o człowieku, który z kimś i i tyle, tak, no ale w tej transcendentnej rzeczywistości, jaką jest protestantyzm, mhm. trzeba pokutować. E, trzeba wyznać swoje grzechy. I trzeba też udowodnić, że ta pokuta jest y, autentyczna, nie? Że naprawdę mam skruchę w swoim sercu i że wracam do, do Bożego Królestwa i trzymam się tych zasad, nie? I no to... wtedy się mówi o łasce. No tak. tak, to prawda. Ale ty w takim razie, jako były fanatyk religijny, no to mam wrażenie, że skoro do 24 roku życia pielęgnawałeś sobie ten fanatyzm, to do tego czasu. Trzymałem się zasad. Trzymałeś tak. się tak. zasad. Tak. Mhm. I. Jakbyś miał powiedzieć z perspektywy czasu, pod kątem jakby seksualnym swojej mm -hmm. osoby, to była dobra decyzja? Wiesz co? Ja wątpiłem już wtedy w sens tego wszystkiego, nie? Ale co, w seks? Y nie, w sens, y wątpiłem w sens tych zasad, nie? A, w sens tych zasad. Widziałem, okay. ile młody człowiek musi się nauczyć, ile musi przejść, nie? Ile musi doświadczyć, ile się musi sparzyć, żeby zmądrzeć, nie? To tak działa po prostu. Mm -hmm. No tam tego nie było. Tam masz ducha świętego, który jakby zabiera ci czas błędów, zabiera ci w ogóle. Wszystko, co jest błędem, i masz być święty i koniec, i doskonały, według Biblii. No i tak właśnie na skróty można sobie przejść do założenia rodziny. Mhm. Można. Jasne. Czyli 24 lata, ale nie miałeś takich wewnętrznych. Bóg, no bo każdy z nas jesteśmy. Ja uważam, że o tym temacie powinno się dyskutować bardzo szeroko, bo jest to normalny aspekt naszego życia jak wyglądał twój popęd seksualny? No bo w wieku 24 lat, no to jest bardzo młoda osoba. Zdrow. Wyglądał zdrowo, tak? Jakby no... Tylko, że no jakby... Ja rozumiem, że wyglądał zdrowo, no to jest mhm. oczywiste, tylko że... Jak to sobie tłumaczyłeś, że nie możesz mieć dziewczyny przez religię, ale nie chciałeś? Wiesz co? Chciałem, ale wiedziałem, że jako sługa Chrystusa mam wyższe cele niż te, które... Do, który, do których kusi mnie własne ciało, tak? Mhm. Czytałem mnóstwo książek, gdzie często właśnie pojawiał się motyw nieświętej trójcy, tak? I ta nieświęta trójca to jest świat, a więc kobiety ze świata, to jest szatan. A więc co? A więc chociażby kobiety ze świata, a. tak? Ogólnie świat. Wszystko, co nie jest... Ale mężczyźni też? Tak. Okay. Wszystko, co nie jest królestwem Bożym, czy tej protestantyzmem, czy tej ewangelicznym, mhm. czy tej baptyzmem, to jest świat. Okay. Jest szatan, który zwodzi, który jest jakby czynny w zwodzeniu yy, świata i prowadzeniu ludzi na manowce. No jest własne ciało, czyli taki Inside Enemy, nie? Mm -hmm. Czyli tak naprawdę z każdej strony jeszcze ze środka. I w tym wszystkim musisz się odnaleźć, nie popełniać błędów, ale pamiętaj, że masz Ducha Świętego. Który wyosobodzi się z każdych problemów. Z każdych. I ty w to, za każdym razem, kiedy m, poczułeś w sobie, nie wiem jak to dobrze nazwać, nie wiem, ochotę, cokolwiek, mm -hmm. to wtedy zamiast w, uwolnić się od tego poprzez różne znane nam metody, to ty wtedy... Modliłem się chociażby. No, tak myślałem właśnie. Czytałem Biblię. E, wiesz, w protestantyzmie jest duży nacisk na mówienie o tych rzeczach. Mhm. Ale mówienie w sposób, powiedzmy, oddalony od tego, co znamy z psychologii, co znamy z, e, powiedzmy, z kultury XXI wieku i z takiej, takiego właśnie zdejmowania tabu. Tam jakby jedzie się bardzo um, po stereotypach, po takich, powiedzmy, e, tak bumersko bardzo się podchodzi, nie? Ale jak, na przykład, jak o takim temacie rozmawia się wewnątrz? Wewnątrz rozmawia się tak, że dzielimy się na pucie przede wszystkim. Mhm. Dzielimy się na płcie Taki WDRZ, wersja 2.0. Nie, no dobrze. No to mężczyzna-kobieta. Ten podział jest, tak? Czy mężczyźni-kobiety? Nie? Grubka dla mężczyzn, grupka dla kobiet. Mhm. I tam się po prostu mówi o tym, co nas kusi, jak się z tego wykaraskać, tak? Jak szukać żony, jak się modlić o żonę. E, o tym, dlaczego masturbacja jest grzechem, jakie są tragiczne skutki masturbacji mhm. e, i pornografii. I co, i tak siadaliście sobie w takim I tak kręgu, kręgu i o tym rozmawialiście? I jak sobie rozmawialiśmy o I tym. I te spotkania pomagały tobie? Wiesz co, nie, nie. Ja taki, taki czułem się zażenowany trochę poziomem, nie? Mhm. Że no nie, nie było w tym, nie było w tym takiego naukowego podejścia, nie? Biblia mówi nie wolno, więc nie wolno. Okej. Okay. No zero-jedynkowo. Zero-jedynkowo, tak. Hmm. Jest to y, 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 naprawdę wewnątrz, kiedy ciebie słucham od jakiegoś czasu, to naprawdę dochodzę do dwóch y, wniosków. Pierwszy to jest y, to takie poczucie wyższości, a drugie to jest religia, która jest, czy wyznanie, które jest oparte na bardzo dużych zakazach. Mhm, Być może dlatego więcej ludzi bo nie mówimy o negatywnych jakby konotacjach protestantyzmu, tylko być może dlatego więcej ludzi jest wyznania katolickiego, bo wydaje mi się, że aż tam takich zakazów, jak w protestantyzmie, nie ma. Tak, też nie ma nagonki na, na bycie um, tak bardzo zaangażowaną osobą. Mhm. Można opuścić na mszę świętą, można um, tak, zrobić sobie chwilę przerwy, zastanowić się, zwątpić, szukać odpowiedzi, a to teraz taki temat, porzućmy kwestie seksualne i przejdźmy do, do, do zupełnie innego. Protestantyzm to jest wyznanie, które kompletnie nie uznaje autorytetu papieża. Mhm. My jesteśmy z kraju, gdzie przez wiele milionów ludzi Jan Paweł II będzie lub był, nie wiem jakkolwiek kto chce tak to nazwać największym Polakiem. Jak protestanci podchodzili do tej osoby? Wiesz, ja pamiętam, jak e, nasz papież Polak umierał. Wtedy mówiło się o tym, ale bez żalu. Tak się patrzyło na to, jak jakieś zjawisko polityczne, coś, o czym, mhm. o czym jest, e, jest po prostu głośno w mediach. nie? E, niektórzy mieli po prostu neutralny stosunek do tej postaci po prostu cieszyli się, że że nie są katolikami, tylko są w kościele, gdzie zbór to jest wspólnota, to jest prawdziwa rodzina, a nie jakieś tam chłodne relacje, tak że po prostu ktoś się tam odnalazł, ktoś tam poczuł poczuł wspólnotę, a nie jakiś papież, którego nie znam tak i, i dlaczego on mi ma mówić jak mam żyć, jak tutaj jest pastor, który może mi mówić jak mam żyć, a jego przynajmniej widzę, tak. Ale negatywnie do niego się nie odnosi. Nie, raczej tak po prostu, że my mamy, mamy po prostu lepszy system, gdzie, gdzie możemy być bardziej kreatywni w tym, co wierzymy. Jak ktoś nie chce być tutaj, może pójść do innej wspólnoty, gdzie wierzy się inaczej. Mówiłem, że protestantyzm to jest po prostu multum gałęzi i odłamów. Mhm. Jak ktoś już totalnie nie mógł się odnaleźć, mógł założyć nową wspólnotę, albo mógł zobaczyć, jaki protestantyzm jest za granicą i na przykład wprowadzić go do Polski, nie? Bo takiego protestantyzmu jeszcze tu nie ma, nie? A czy dobrze rozumiem, że dla was tak naprawdę autorytet ludzki nie istnieje? Nie ma czegoś takiego? nie ma, nie ma ludzi nieomylnych, a jednak, yy, tak, no Biblia jest nieomylna, i teraz jest ta kwestia nieomylnej interpretacji, tak? Ale jeżeli mamy Ducha Świętego, to ten Duch Święty w nas jest nieomylny. Mówiłeś o poczuciu wyższości. To jest trochę tak, jak wiesz, pokazywałbym Ci moje złote zegarki, pokazywałbym Ci jakoś swoje bogactwo, ale mówił, wiesz, to dzięki tak naprawdę temu, jak mój ojciec pracował, żebym ja miał dobrze, nie? Czy to jest poczucie wyższości? Z jednej strony jest jestem trochę pokory. Pomówię, to, to nie ja się to wszystko mój ojciec, nie? Mm -hmm. Z drugiej strony, jednak to jest jakieś porówn porównywanie się. Nie? No jasne. Ale wiesz, bo w kościele katolickim jest multum świętych. Ja wiem, że w protestantyzmie czegoś takiego nie ma, tylko wydawało mi się, że takie no, niesamowicie ważne postaci pod kątem religii, jednak gdzieś będą postrzegane przez protestantów troszkę wyżej. Oczywiście. Mówimy o założycielu mówimy o tym, ale jednak dla was chyba tylko ta święta trójca się liczyła. Niekoniecznie. Mówi, mówi się o ojcach kościoła. Mhm. Mówi się o reformatorach. Mówi się o wielkich sługach Bożych. I to są oczywiście autorytety, ale to są autorytety, które to byli grzesznicy, omylni, tak? To w żaden sposób nie, nie traktujemy ich jako inny rodzaj święci niż my sami. W, pro, w, w protestantyzmie są sami święci. Wszyscy, wszyscy. Wszyscy. Nawet takie czasami się żarty mówi, że hej święty, hej, hej święty braciszku, czy no święty dzwoni, święty Piotr dzwoni do mnie, albo o, święty Paweł SMS-a napisał. No mhm. wszyscy są święci generalnie, tak? Bo to nie my jesteśmy święci, to Duch Święty w nas, tak? I tak to, tak to wygląda, że tam nie ma y nie ma dwóch rodzajów świętych ludzi, tylko tak? wszyscy tylko jesteście uświęceni, uświęceni z jednego, tak. okay. przez działanie Boże. Ale finalnie jednak nie, nie cytuje się powiedzmy swojego brata ze zboru, tylko cytuje się, no zdarza się to może to teraz, kiedy, kiedy taką mamy kulturę właśnie mediów i można zrobić fajny obrazek z cytatem, można zrobić fajne nagranie z czyjąś mową, ale... Ale raczej tak pamiętam, że, że do tej pory, gdzie, gdzie ja byłem częścią kościoła, to cytowało się wielkich reformatorów, cytowało się ojców kościoła. Mm -hmm. A jaki ty miałeś do tego stosunek? Odchodziłeś do tego z rezerwą? Mi się to nigdy nie podobało. Dlaczego? Bo od początku historii kościoła teologia to była jak filozofia, kwestia sporna. A ja bardzo chciałem jakby tak wiedzieć, na czym stoję, bo skoro i w życiu się czuję odmieńcem, nie jestem pewny siebie, po prostu jakoś czuję ogromną presję, to niech przynajmniej to, w co wierzę, będzie takie stałe, stabilne, że no. Przynajmniej. Jak nie ja, to, to jakaś moja wiara niech będzie taka, taka no ponad, ponadczasowa. Ale tak to nie wygląda. Bo oprócz tego, że, nie, że chrześcijaństwo powstało w, jakim, w jakimś momencie w historii, że ono nie było od początku, co już jest takim dyskomfortem, tak? bo to jest jednak wiara w coś, co nie dość, że powstało, było modyfikowane, tak? To jeszcze ludzie, którzy są nazywani reformatorami i ojcami Kościoła, to nie różnię się niczym od filozofów greckich, którzy spierają się między sobą, debatują, pouczają się, nazywają się od głupców, od heretyków, tak. I... Hm. A czy protestantyzm jest to patriarchalna religia, wyznanie? Tak, bardzo, bardzo. Jest fragment w. Chodzi, chodzi ci o modlu rodziny, tak? Tak. Jest fragment w Nowym, w Nowym Testamencie, w liście apostoła Pawła, który właściwie jest takim największym, powiedzmy, guru pośród tych wszystkich apostołów, apostołów, reformatorów. Mhm. Częściej się chyba cytuje Pawła niż samego Jezusa. Okay. W każdym razie jest, e, jest cytat, że żona ma się bać swojego męża e, i to jest greckie słowo phobos, mhm. od fobii. Ma się po prostu, ma być posłuszna. W jaki sposób Maryja była dziewicą, a miała męża? No w taki po prostu, że miała 16 lat, Józef ją sobie wybrał za żonę, tak? I ona już jest jego żoną przez to, że została e, zaklepana tak? przez niego i mhm. koniec. No, jak będzie dojrzała, to, to przestanie być tą dziewicą, ale jest żoną przez to, że mężczyzna tak zdecydował. Ja jestem wielkim wolnościowcem. Zawsze się za takiego uważałem, i takie sformułowania, pomimo że jestem mężczyzną, zawsze bardzo mnie dotykały. Bo co to ma być i co to w ogóle są za teksty, że ktoś sobie kogoś wybrał? My sami siebie wybraliśmy. Uważam, że powinna być taka narracja. Dobrze by było. Historia jest jaka jest. Starożytność była jaka była. Problem dla mnie jest. W tym, jak bardzo entuzjastycznie ewangeliczni i ewangeliccy chrześcijanie podchodzą do, do takiej narracji czy do patriarchatu, mhm. ale w praktyce to też inaczej wygląda, bo ludzie, ludzie w protestantyzmie są bardzo często kochani, wspaniali, tacy bardzo zdolni i oni żyją inaczej niż, niż surowy Bóg. Ży, żyją inaczej niż wydawałoby się, jakby mogli żyć, patrząc na surowego Boga, w którego wierzą. Oni, no, powiedz, oni, powiedz. oni nie traktują źle swoich żon, oni nie, nie mają jakiejś żelaznej ręki, są często romantyczni, kochani, dobzi, bo do tego też pismo zachęca. Mhm. Ale to, w co wierzą, jest oparte całkowicie na władzy męskiej. I ja, też, yy, nie, w, w I ja też nie. w rodzinie. Ja też nie mam. Nie miałem nigdy problemu z ludźmi, w jakim... wśród których się otaczam w tej religii. Miałem zawsze problem w tym, w co tak naprawdę finalnie wierzymy. Mhm. Ale czy kobieta może sobie wybrać mężczyznę? Czy kobieta może sobie wybrać mężczyznę? Mhm. To jest dobre pytanie. Jeżeli... No, bo tak odwracamy tak, po prostu. Tak, to jest, to jest pytanie, które, które należy do tych trudnych na jakichś tam powiedzmy dysputach chrześcijańskich, nie? Mm -hmm. To nie jest tak, że no tak, no człowiek wybiera człowieka, tylko a, czy kobieta może wybrać to? To trzeba jakby tak, tak. Ale to, w Biblii nie ma tego. No w samego. Biblii nie ma. No i co teraz zrobić z tym, nie? No raczej facet jest inicjatorem, nie? Raczej po prostu, no skoro tak było... W Biblii, no to my hmm. musimy też tak. Do tego <noise> tak, tak. trzeba było się odnieść. A powiedz mi, czy do 24 roku życia, jak byłeś jeszcze czynnym protestantem, miałeś dziewczynę? Y miałem. Tak. I to ty ją sobie wybrałeś. Tak. Ja musiałem być inicjatorem. Mhm. Okej. Okay. I jak wyglądał taki wasz związek? Wiesz, co? No wyglądał bardzo nacechowany religią, nie? Ona też była taka wierząca? Tak, musiała być. A no tak, no bo inaczej to, to by do tego związku, rozumiem, nie doszło. Bo to by nie doszło. Tak. Okay. tak, że poznawaliśmy się tak naprawdę w kościele, nie? Wśród ludzi z kościoła, po nabożeństwie, rozmawiając głównie o Biblii, żeby. No bo to jest moja główna wizytówka, mm. tak? Ja nie mogę jakby mojej osobowości wyprzedzać ponad to, kim jestem w chrześcijaństwie, tak? My mówimy w Chrystusie, to znaczy, że On żyje w nas przez Ducha Świętego, bo to jest ta sama osoba. My bardzo szybko operujemy tymi, tymi sloganami, ale jeżeli bym całkowicie teraz posługiwał się tylko nimi, to wydaje mi się, że nasza rozmowa by nawet mogła być niezrozumiała. Mhm. A tam właśnie operujemy nimi tak szybko, yy, i każdy po prostu wie o co chodzi, i to też czyni nas takimi, że, że wtedy wiemy, kto jest nasz, nie? Aha. Że, okej, okay, że żyjesz w Chrystusie, okej, okay, i to, to jesteś nasz, bo wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Bo czytasz Nowy Testament, który jest po prostu jakoś upatologicznie przetłumaczony z języka greckiego i po prostu powtarzasz te, te slogany. Dosłownie, i to znaczy, że czytasz Biblię, że jesteś nasz. Nie? Mhm. A powiedz mi, jak razem spędzaliście czas, to w każdej takiej aktywności ten Chrystus w was był. Tak. Tak. Chociażby w tym, że na przykład yy... nawet jeżeli nie robiliśmy nic religijnego, to to, co robiliśmy, nie mogło jakby wykraczać poza te normy, które które są dozwolone bądź niedozwolone, nie? Na przykład? Wiesz co, na przykład jeżeli była jakaś premiera filmu w kinie i w tym filmie były rzeczy, które Panu Bogu by się mogło nie podobać, no to nie pójdziemy na ten film, nie? Mm -hmm. No ale jak to był jakiś film wojenny czy historyczny i to po prostu by budowało nasz intelekt, no to już tak, nie? Okej, okay. a spędzanie czasu ze znajomymi? W gronie kościoła. W gronie kościoła? Tak, w gronie, w gronie kościoła. A jak na przykład, yy, bo rozumiem, że pocałunek to też jest jakby rzecz zabroniona. No to, to też jest taka kwestia sporna, nie? W jakim sensie sporna? Że niektórzy powiedzą, że tak, niektórzy powiedzą, że, że, że nie, że to jest jakby no, ta sfera dozwolona, tak, żeby Aha. się jakoś lepiej poznać. No bo bardziej mi chodzi o to, żebym mógł zrozumieć, mhm. jak wygląda okazywanie miłości takiej osobie. No, tak, bo mhm. rozumiem, że emocjonalnie to mogłeś mówić Tak. najbardziej. Tak, no jakby muszy, to musi do czegoś zmierzać, nie? Mhm. Y no, mm, ja po prostu, jako osoba, która ma problem z podejmowaniem decyzji, no, miałem rozmowę ze starszym zboru, że co tak długo, tak, kiedy ten pierścionek. To kwestia była paru miesięcy, nie? Ale oczywiście. Ale już były ale mowy w tak, tę stronę. Tak, okay. no, albo jesteś no, sługą Chrystusa, albo tutaj grasz w jakąś grę z nami, nie? Mhm. I jakby okazywałeś uczucia w, w jaki sposób? Tylko mową? Mową, gestem, jakąś pomocą, jakimś takim Aha. dotykiem, ale takim oczywiście bardziej Takim przyjacielskim, 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 tak, tak. Okay. I później, po tych kilku miesiącach, jeżeli nie mogłeś się zdecydować, bo tego po prostu nie czułeś, rozumiem, to zrezygnowałeś. Yy, tak, czułem po prostu, że to. Że to nie jest w stanie po prostu jakoś na zawsze e, przetrwać, nie? że po prostu nie, nie będzie to szczęściem dla nas obu. Nie? Mhm. I to też y, był taki moment na chwilę przed moim opuszczeniem y, protestantyzmu. Mhm. Czy z jednej strony jest to bardzo, uważam, że fair, logiczne. No bo tak naprawdę poznajecie się i... W późniejszym etapie ofiarujecie sobie to, co człowiek ma najpiękniejsze. Więc pod tym kątem jest to zrozumiałe. Z drugiej jednak, strony, kiedy nie poznasz w 100% osoby, nie mówię pod kątem przyjacielskim, bo przyjaciółom, mm -hmm. możesz być tam, wiesz, z wieloma osobami, no ale jednak wejść w tę relację związku, zamieszkać razem, zobaczyć, jak się będzie żyło. No to wszystko trzeba zdiagnozować. Tak. Ale mhm. tego nie możesz zrobić. Nie mogę, ale mogę pójść na kursy, gdzie ktoś mi po prostu tak skróci. W słowach, taką wersję demo, że powie po prostu o tym, że ludzie najbardziej poznają się po, w czasie, kiedy już razem zamieszkają i żebyście się tam nie spodziewali, że to jest takie proste. Trochę się nawini, właśnie takiej, właśnie ładnej, dojrzałej mowy, i wtedy taki człowiek już przeszedł kurs i, mhm. i, i jest gotowy, nie? Taka skrócona wersja demo. Mhm. Zamieszkać nie może, bo będzie grzech, ale lepiej uprzedzić, że zamieszkanie ze sobą to jest ten taki najtrudniejszy, ten, ten, ten taki level hard, nie, i po prostu ktoś, kto już ma żonę, to wtedy jest tym, który, który naucza tych, którzy nie mają żony i tak to właśnie w formie takich małych grupek się przygotowuje tych młodych nowożeńców. No bardzo, bardzo ciekawe to jest to, co mówisz, bo nie sądziłem, że to w, w tę stronę biegnie. I tak myślałem, że to sam w sobie człowiek odkrywa nie, to. W Stanach Zjednoczonych to ma swoje nazwy, to ma swoje, nie wiem, nawet się płaci za to i, mhm. i tak, to, tak to wygląda. No to teraz ja nie chciałbym, abyś odpowiedział nam wszystkim na kilka bardzo szybkich pytań. Czy tak, czy nie? Mhm. Bo to też nas diagnozuje y, tą końcową fazę naszego podcastu. Aborcja? Nie. Eutanazja? Nie. Przy medycyna. To zależy. Okej. Okay. Medycyna, która polega na transfuzji. Tak. Dobrze. Picie alkoholu. Yy. Tak. W jakim sensie? W takim, żeby pić i być strzeźby. O właśnie. No tak myślałem, że to na tym będzie polega. Tak, i to są oczywiście kwestie później sporne, tak? Tak. bo każdy tam ma swoje zdanie na ten temat. Mm, antykoncepcja. Zależy. W jakim sensie? Zależy, gdzie się trafi. Do jakiego zboru? Tak. Czy to jest jakiś skrajny konserwatyzm, ortodoksja, czy to jest jakiś zbór, który, który jakąś ludzką myśl też wprowadza do, do doktryny? Zależy. Ty byłeś? W jakim? Nie dostałem odpowiedzi nigdy na to A, pytanie. To takie kwestia sporna, wiesz, pytaj Ducha Świętego. Mhm. Ale mi się wydaje, że raczej tak. Że raczej tak. Raczej tak, ale mówimy tylko o prezerwatywach i. i o tabletkach? Mówimy tylko o prezerwatywach i tabletkach. Tak. Okay. Tak, 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 tak sądziłem, mm -hmm. że, że to to będzie. I to, to dla mnie na przykład było szokiem, wiesz, że w katolicyzmie jest to zakazane. Ja w ogóle o katolicyzmie wiem bardzo mało. Mm -hmm. Nie miałem po prostu nigdy do czynienia z tą religią. I ja po prostu przez sketch Monty Pythona się dowiedziałem, że coś takiego istnieje właśnie jak zakazanie tego. Mm -hmm. Zakazanie antykoncepcji. No, to jest, to jest, bo to jest bardzo w ogóle Tak, i te, te wszystkie dzieciaki tam, z ile ich było? 40 czy 50, które się domagały chleba, i ten cały sketch to jakby mi uświadomił, bo nigdy wcześniej nie, nie, nie wiedziałeś. Nie wiedziałem, że tak jest. Okej, okay, to wydaje mi się, że będzie prosta odpowiedź, ale, ale, ale powiedz: palenie papierosów? Nie. 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 Aha, ja myślałem, że tak. Nie, zwłaszcza w tych odłamach protestantyzmu, które promują zdrowie. Jako druga rzecz pozbawieniu. Mhm. Bo też są takie odłamy. Ale nie. Papierosy nie. Zadawanie się z osobą, która jest innej wiary. Tylko w celu, jak się domyślasz, ewangelizacji, yy, czy, czy właśnie po pomocy tej osobie, żeby nakłonić ją do wiary Chrystusa. Mhm. A tak po prostu, żeby sobie pogadać i znaleźć kumpla, który lubi też chodzić ze mną na skłosza? Nie. No to się mówi, cóż za pożytek, drodzy bracia, no tak, no. po co światło śmieszać z ciemnością, kto tak robi, czy to jest racjonalne, tak, no po co ci coś takiego, masz Królestwo Boże. I <laughs> tylko takie teksty były. Raczej, raczej tak, raczej jeżeli na przykład powiedziałem, że byłem z kolegą gdzieś tam ze studiów na bilarcie, to to czy usłyszał już dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, Nie? który jest jedyny, który może go zbawić przed końcem świata i przed karą, słuszną karą za jego grzech. Czy protestanci patrzą na świat tylko. Albo inaczej. Czy rasa ma znaczenie? Nie ma znaczenia. Okay. Nie ma znaczenia. Byłem jednego razu w kościele. Nie chcę powiedzieć na czarnej mszy, ale mm. <głos》> to było nabożeństwo, które się składało wyłącznie z osób czarnoskórych. Ja tam byłem po prostu jako entuzjasta, jako badacz, jako y, ktoś, kto się fascynuje antropologią. Chciałem po prostu zobaczyć, y, w, jaki, w, w jaki sposób się taki kościół rozwija i do czego zmierza ten, mm. ten odłam, bo y, w Stanach Zjednoczonych. Y, Dużo się mówi o tym, że kościół czarnoskórych to jest jakby osobny, może nie gałąź, ale jest, to jest osobny, jakby nurt. Mhm. I to, to był bardzo, bardzo charyzmatyczny kościół. Tam się działy po prostu rzeczy, które, które mogłyby przerazić człowieka, który nie wie, o co w tym wszystkim chodzi i skąd to się bierze. Ale rozmawiałem z pastorem tego zboru, naprawdę wspaniały człowiek, i on zacytował, piękny, Piękny fragment Nowego Testamentu, że nie ma już Żyda ani Greka. I co prawda, ten fragment odnosi się nie do tego, czy rasa ma znaczenie, czy nie, ale do tego, że po prostu ta religia, która była kiedyś tylko żydowska, teraz już jest dostępna dla każdego. To zbawienie tego przez Boga, tak jedynego prawdziwego, to tu tam właśnie ten, ten człowiek zacytował właśnie ten fragment, który się często. Często, po, e, często się powołuje na niego. Mhm. Nie? Kiedy na przykład Mormoni uważają, że czarna rasa to jest e, rasa Lucifera, tak? biała rasa to jest rasa Chrystusa, no ale oni to mają. Tak, to, to właśnie my mówimy, że, że nie, że pismo święte mówi dokładnie coś przeciwnego. I to jest akurat mhm. bardzo, bardzo dobre. E, wiesz co? Słuchając tego, tego co mówisz, wszystkiego. No to te nadal mam to samo wrażenie przez cały, cały czas. Natomiast to, o co chciałbym teraz Ciebie zapytać, to czy to, że wyszedłeś z protestantyzmu, jest dla ciebie otwarciem się. Wreszcie na życie? Tak, całkowicie. To jest powód, dla którego wyszedłem z protestantyzmu. I jakie były twoje pierwsze czynności, które zrobiłeś wychodząc z tego? Wiesz, co? Moje pierwsze czynności to było zaczęcie budowania relacji. Z kim? Z kolegami z, ze szkolnych lat, z nowo, nowo poznanymi ludźmi w pracy. Takie spróbowanie odbud odbudowania tego, co, co kiedyś było albo zniszczone, albo nigdy. Czego nigdy nie robiłem po prostu wcześniej, tak? Czyli po prostu praca to jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie mogę z tymi ludźmi porozmawiać, tak, bo to mm -hmm. jest po prostu no siła wyższa, takie no złokonieczne, o, może, może w ten mm -hmm. sposób, a wtedy właśnie spróbowałem właśnie od, odbudowanie relacji. Zobaczyłem na przykład, co dobrego może dać medytacja człowiekowi. Zainteresowałem się tym, co tak naprawdę głoszą inne religie. Mm -hmm. Bardzo moją uwagę przykuł buddyzm, gdzie buddyzm ma fajne znaczenie, do, dobry wpływ na, na człowieka, na, na, jego, na jego rozwój. Nawet jeżeli nie wierzy się w tą transcendentną e, stronę buddyzmu. Jeżeli się nie wierzy w, w reinkarnację, nie wierzy się w, we wszystko, co, co nie jest związane z życiem doczesnym, to nadal ma bardzo fajny wpływ. A jeżeli chodzi o chrześcijaństwo czy prote, protestantyzm. To, gdzie, gdzie powiedzmy nie ma tej strony charytatywnej czy jakiejś takiej humanistycznej, jak w katolicyzmie, to sama Biblia potępia pomysł, że chrześcijaństwo może być czymś, jakimś, jakąś wartością, jeżeli tylko mówimy o, o doczesności, nie? Biblia mówi, że to jest pożałowania godne, że nadzieja jest w Chrystusie i to, mhm. to jest w jego zmartwychwstaniu, tak, że mamy życie, że my też zmartwychwstaniemy, że to jest to, w co wierzymy. Wcześniej byś wyszedł z tego, gdybyś mógł? Dzisiaj? Tak, wyszedłbym wcześniej. Nie niszczyłbym relacji z ludźmi, zachowałbym do nich tyle szacunku, ile tylko można, ale wyszedłbym dużo wcześniej i zacząłbym budować relacje, uczyć się o świecie, e, słuchać ludzi, nie mówić do nich, nie, nie zmieniać ich, nie, e, nie, nie formować ich, tylko słuchać ich. Obserwować, jak oni się sami formują, jak oni sami. Zmagają się z tym życiem, wyciągać wnioski i przede wszystkim obserwować i słuchać, a nie cały czas samemu mhm. e, urabiać ten świat tak, żeby, żeby pasował do tego, kim jestem. No tak, no bo z tego wszystkiego, co nam dzisiaj powiedziałeś, no to, to rzeczywiście to była bardzo zamknięta społeczność, i a ogólnie ciężko ci było odnaleźć się w świecie po wyjściu? Było ciężko. Ale co ty, no jednak, no jednak ludzie widziałeś zawsze. Mm -hmm. Tylko oni być może nie były to osoby, z którymi rozmawiałeś na te tematy. I co rzeczywiście później tak, jak zacząłeś z nimi rozmawiać, to nie wiedziałeś o czym masz porozmawiać, jeżeli to nie jest rozmowa o religii. Tak, tak. Często jak na przykład odwoływałem się do tego, nie? że W czym byłem, nie? Co o tym myślisz i. Ale pomyślałem też sobie, że nie chcę y, całe życie po prostu chodzić z łatką jakiegoś byłego fanatyka. No trudno, no. Stało się dorosłem w tym i mam jakieś doświadczenie, no i teraz, teraz trzeba zacząć żyć po prostu. Trzeba te wszystkie wymagania, jakie stawia życie, wziąć na swoje barki. Mhm. A bo to twoja mama jest osobą tak bardzo tak, leżącą. Tak. Masz kontakt z rodziną, czy to jest kontakt zerwany? Taki bardzo sporadyczny, taki chłodny. Przez to, że już nie jesteś. Myślę że, myślę, że to bardzo wpłynęło, tak. No nie jestem jakiś, powiedzmy, e, zapomniany przez nich, czy, czy nie ma żadnej takiej e, wskazówki, żeby, żeby oni się ode mnie odcięli, ale jest taka trochę niezręczna cisza, nie? Albo ja na przykład czuję, że, że chciałbym w sumie poznać swojego rodzica, który nie ma wokół siebie tej otoczki. Mhm. Tego, że cały czas świat postrzega. Jako wojnę dobra ze złem, tak? Aniołów, demonów i diabła i odwiecznego boskiego planu. No bo to jest, wydaje mi się, że wybranie czegoś kosztem czegoś, ale przykry wybór. No bo wybrałeś życie, a gdzieś tam, załóżmy, straciłeś to życie rodzinne. Takie rodzinne, tak. to, które cię wychowało przez 24 lata. Tak. No, to to jest bardzo. Nigdy tego nie będę w stanie zrozumieć, wiesz? Bo ja zawsze uważam, że powinno się szanować drugie osoby, nieważne, co one tam sobie wierzą, jak wyglądają, co mnie to w ogóle interesuje, ale żeby zerwać relacje przez to, że ktoś wierzy w coś innego, tym bardziej, że to jest działanie. Mhm. No, wydaje mi się, że in plus. Można to zrozumieć. Można zrozumieć to, że nie chcesz jednak uczestniczyć w tym. Czy masz kontakt lub go nie masz ze swoimi znajomymi z tamtych lat? Z lat fanatyzmu? Mhm. Z niektórymi osobami mam. To są zazwyczaj osoby, które są mniej konserwatywne, bardziej otwarte. I super, że są takie osoby. Są to bardzo wartościowe relacje, ale no nie jestem w stanie ich w, jaki, w jakikolwiek sposób przekonać do niczego ani te osoby mnie. I myślę sobie, że, że każda relacja jest, jest fajna. Nie? Bo, bo uczymy się po prostu żyć ze sobą, koegzystować. Nie? Że fajnie jest, jak na przykład ludzie potrafią na tyle szacunku do innych w sobie wytworzyć, żeby, żeby takie rzeczy nie miały znaczenia. Nie? No tak, jak podziały? No z tym, że jeżeli naprawdę się wierzy, że ta osoba, z którą ja rozmawiam, idzie teraz do piekła. Z każdą sekundą wykonuje kolejny krok do piekła, i rozmowa z nią może zmienić bieg tej historii, I, i ta osoba może być potwierdzeniem tego, w jakim dobrym miejscu ja jestem. Bo jeżeli ktoś przyzna, że był w błędzie i, i ta pozycja, w której ja stoję, jest tą lepszą, to też buduje własne ego, takie duchowe, powiedzmy, może nie. A czy na przykład złe czyny, które były. A na pewno były w tej grupie, były pomijane i wyciszane? Jakieś skandale na przykład? Na przykład? Myślę, że dużo rzeczy było usprawiedliwianych, nie? Że powiedzmy taki, taki cel, który uświęcał środki, nie? Że po prostu wyciszmy coś, żeby to nie psuło reputacji, Ale ogólnie chyba nie było takich skrajnie negatywnych rzeczy, że ktoś kogoś zgwałcił, ktoś... ktoś nie, kto, nie, to nie, to nie są te działania. W protestantyzmie tego nie ma. To są ludzie, którzy są bardzo zdolni, to są ludzie, którzy bardzo dużo sobą reprezentują. Zazwyczaj mieszkają w domach jednorodzinnych, to jest jakaś taka, nie wiem, o znakach może, tak, taka jeden, jeden z atrybutów, że ktoś jest w kościele właśnie protestanckim, ewangelicznym, takim, że sam tworzy tą wspólnotę, sam się dokłada, to, to są ludzie, którzy w większości żyją w domach jednorodzinnych. I dorobili się tego i chwała im za to. Mm -hmm. e, więc, więc to są ludzie zdolni, oni bardzo dużo sobą reprezentują, i tam, jeżeli coś się stanie, to zazwyczaj po prostu jest podział i jakaś kolejna gałąź e, protestantyzmu. Tak? To mm. Są ludzie, którzy nawet e, są rodziną, tak? I, I są podzieleni, bo mają dwa kościoły. No tak. To w samym Poznaniu znam dużo A takich. Tytułem końca: były fanatyk religijny. Obecnie. Obecnie mm. nie poszukuję prawdy. Wiesz, ja myślę, że, że, że nie da się e, tą prawdę odnaleźć i po prostu uznać, że to jest ten moment, ten dzień, ta minuta, w której odnalazłem prawdę i teraz sobie będę znowu żył jakoś inaczej. Ale jesteś deistą czy ateistą? Wiesz co? Ja, e, ja nie mam potrzeby wierzyć w, w Boga. Ja raczej uważam, że jeżeli On jest, to objawi się na tyle, na ile to jest potrzebne, nie? Mhm. Jeżeli, jeżeli są ludzie, którzy nie mają ani pewności, ani potrzeby wierzenia, to on się objawił na tyle, na ile jest to potrzebne. Czy jest, czy nie? No nie mogę mieć ani żadnych za, ani żadnych przeciw, bo nie ma żadnego zmysłu, który by to potwierdził lub zaprzeczył. Także po prostu robię to, co kocham robić. Idę za tym... Mhm. Gdzie po prostu czuję, że, że tam to wibruje z moim sercem, z, moimi, z moją osobowością, i myślę sobie, że będę się trzymał tego, co jest wartościowe, nawet jeżeli nie, nie będzie miało to wpływu na, na jakieś transcendentne życie. I to jest chyba y, świetna puenta, że kiedyś poszukiwałeś indywiduum, religijnego, a teraz chyba poszukujesz indywiduum osobowościowego. Tak. Tak myślę. Zdecydowanie mi się tak. Mhm. Super. Dziękuję tobie, Janie, za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo było miło mi z tobą porozmawiać i moi drodzy, jeżeli macie ochotę tutaj przyjść i opowiedzieć swoją historię, to jak najbardziej macie do tego prawo. Dziękuję tobie raz jeszcze. Dzięki. Widzimy się w kolejnym podcaście. Pamiętajcie, że jesteśmy i na YouTube, i na Spotify. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się już za tydzień w niedzielę i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.